Druk numer 445, projekt zarządu, paragraf pierwszy. Rada Dzielnicy Trzeciej Prączywom przyjmuje następującą listę rankingową zadań w zakresie problematyki osób niepełnosprawnych na 2014 rok. 1. Budowa integracyjnego punktu wniosku wraz z dostosowaniem sferu przy ulicy Ślicznej Meissnera. Dofinansowanie do zadań priorytetowych kwota 40 tysięcy. 2. Miejskie ulice dzienne, domy pomocy społecznej, usunięcie barier architektonicznych 6 tysięcy złotych. 3. Dostosowanie przejścia pieszych, chodników i schodów terenowych na potrzeb. Dla potrzeb osób niepełnosprawnych według wskazań dzielnicy kwota 68 350 zł. Otwieram dyskusję. Proszę bardzo, pan radny. Czy ja bym proponował autopoprawką zarządu doprecyzować punkt drugi, bo tu z tego co pani Małgosia mówi, to jest dom przy Sudowskiej, więc powinien być miejski dzienny dom pomocy społecznej numer 7 przy ulicy. Tak, jak najbardziej. Dziękuję za to. Dom pomocy społecznej jest kilkadziesiąt, jeszcze chcę pieniądze, proszę mi zdać. O jakie konkretnie bariery architektoniczne w DPS-ie? Schody. Tak, żeby podjazd autostradzki. Tak. A wystarczy 6 tysięcy, to jest jeden przepis. Przepraszam bardzo. Państwo radni, ja jestem od udzielania głosu. Pan radny Łukasz Wanku, proszę. Tak, no nie neguję tego domu pomocy, tylko 6 tysięcy osób, 6 tysięcy złotych to nie wiem, czy to jest nawet położenie. Jedna trzecia to jest potrzebne. Tam są bardzo zdrowe schody, a jest przepis, który określa spadek, jaki musi być przy tak? Miejski dom pomocy określił tam trochę swoim piśmie. Tak? 60 tysięcy, to wystarczy. Nie podzielę się. To jest tego, co kojarzę, wszystkie te podjazdy do Rosji, państwo, to mają bardzo nieduży spadek. I tak, są schody, które są pod 45 stopni, więc 3%, jak tutaj mówi. 6. 6? To jest jakieś kilka procent. Zastanawiam się, po prostu wystarczy. Pan radny Wicher, zgłaszam się. Tak, bo czy są jakieś głosy w dyskusji? Przystąpimy do głosowania projektu uchwały. Proszę, kto jest za, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Za autopoprawką. Za autopoprawką, tak oczywiście, zarządu. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Uchwała została podjęta.